I w tym tutorialu pokażę Wam, jak się powinno wykonywać makaka. Otóż najpierw pokażę Wam, jak to wygląda. Od boku. I od przodu. Ok, może trochę o triku. To jest trik wywodzący się z brazylijskiego tańca capoeiry. I ogólnie tak. Może po kolei przedstawię, jak powinno się go wykonywać. Otóż kładziemy rękę, którą nam wygodniej, na ziemi. I co jest ważne? Ważne jest, aby odbić się nogami, wypychając razem biodra. Coś takiego. Przy tym ręką drugą, jakbyśmy chcieli pociągnąć nasze ciało w ten sposób. I na przykład taki sposób trenowania można właśnie taki sposób sobie trenować. Taki sposób istnieje również drugi sposób takiego jakby przeskakiwania, że z początku po prostu kładziemy rękę i przeskakujemy tak. W dalszym etapie przeskakujemy tak. Później dorzucamy to, że po prostu patrzymy się na tą rękę. I mamy po prostu makaka. Jak powiedziałem, jest to trik wywodzący się z capoeiry, czyli później można